Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki filmik na temat, jak sobie będę sprawdzał diody LED, taki pasek diod LED, który jest z monitora 24-calowego Benka. I to było zamocowane w ten sposób, tak z boku, że tutaj jest matryca. No i diody świecą z boku ekranu na tą całą matrycę. Jak niektórzy wiedzą, miałem Benka, który był uszkodzony, włączał się, ale coś się obraz tam kaszanił. Pokazywałem to w jednym filmiku. I tu wam pokażę takie coś. Tu mam takie moje DI narzędzie, którym będę sobie sprawdzał te diody. Napięcie ustawiłem na wyjściu 17,6 V. I tu jest regulator mocy jeszcze pod to podpięty, tak że będę mógł sobie regulować moc na wyjściu tych 17,6 V. No i powiem wam tak, zrobiłem sobie taki mini schematik, czy schematik, rozpiskę pinów, gdzie jakie piny są. Jak widzicie, tutaj mamy zakres taki, diody od 1 do 11, minus jest na drugim pinie od prawej strony, 12, 22 już jest na pierwszym, 23, 33 jest już na tym tutaj drugim od lewej, no i ostatnia sekcja, diod 34, tam chyba do 40, czy jakoś tak, idzie na ostatni pin tutaj, dwa ostatnie. Jeszcze sobie nie rozpisałem, ale to jest chyba plus z tego, co się orientuję. I pokażę wam, będę sprawdzał na takiej zasadzie. Podłączę minus tutaj pod ten jeden pin. No i tutaj na tych diodach, jak wiecie, pierwszy jest pin od 1 do 11. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tu jest dziesiątka nawet napisana. Do 11 diody jest zasilanie przez ten jeden pin, także teoretycznie jakbym tutaj plus i minus podłączył, to powinien mi się zapalić taki jeden pasek do tych 11 diod. No ale zobaczycie, co się będzie działo podczas testowania tego. Także lecimy sobie z testowaniem tych diod. Ja teraz zrobię tak. Ustawię sobie na minimum regulator mocy i sprawdzę sobie na początek każdą diodę z osobna, żeby sprawdzić w ogóle, czy ten pasek jest ok. Czyli biorę sobie do minusa, przykładam jedną końcówkę. Jak widzicie, dioda świeci. Troszeczkę wiecie co? Może zejdę z tego napięcia, tak żeby mnie nie raziło po oczach tak mocno. Tak powiedzmy do 10 V. Bo jestem trochę oślepiony. Potem sobie zwiększymy troszeczkę i zobaczycie, jak się zachowuje taki pasek z diodami LED. Ogólnie zastanawiam się, można fajnie sobie przerobić taki paseczek. Ja bym sobie go pociął na przykład na, załóżmy, na 3 albo 4 diody mini szlifiereczką, takie paseczki 4, no i jakieś oświetlenie zrobił na przykład do mikroskopu. Nie wiem, to są białe światło, dobre światło, mocne, także mogłoby to fajnie działać. Dobra, jeszcze raz sobie sprawdzimy, czy mamy regulator na minimum. Na minimum. Dobra, no to lecimy jeszcze w dół. Tak, żeby ta dioda nie raziła mnie tak mocno po oczach. Załóżmy, że sobie ustawię 5 V. Ok, 5,3 V. Zobaczmy teraz, jak będzie taka dioda świeciła. No już o wiele mniej. Słuchajcie, pierwsza dioda
sprawna jest. Każda taka dioda ma dwie takie, jakby jeszcze w środku, komórki, które świecą. Tutaj przy pierwszej diodzie wszystkie dwie świecą. Sobie jeszcze zmniejszę, żeby widzieć te właśnie te komórki. Bo zobaczycie coś ciekawego przy okazji. Jak ktoś się zna na takich tych, to niech mi powie, o co chodzi. I zobaczycie jeszcze na sam koniec bonus, który wam pokażę. To będzie taka ciekawostka. Okej, teraz już widzę mniej więcej. Może ja bym zrobił jeszcze inaczej. Przybliżył wam trochę ten obraz. Zrobimy to w ten sposób. Może coś tam będzie widać. Dobra, druga dioda jest ok, sprawna. Dwie komórki się świecą. Trzecia dioda, lecimy. Też dwie komórki się świecą. Czwarta też. 2,8 V, regulator mocy na minimum, czyli. Słuchajcie, tutaj też dwie diody się świecą w środku. Tutaj też dwie. Sprawna. Tutaj też dwie. Tutaj też dwie. Widać to? Coś tam widać, że się zapalania. Dobra. Tutaj też dwie. Tutaj też dwie są diody. Okej, tu są dwie. Tu też dwie. Tu dwie, czyli sprawna jest, ok. Dwie. Dwie. Jedna. Tu jest dioda, która jest uszkodzona. Jedna dioda się świeci. I to jest 10, 1 na 2 na 3 na 4 na 5 na 16 dioda. 16 dioda. Jedna tylko ta się świeci. Komórka diody. Czyli już jest jedna spalona, jakby żaróweczka w środku niej, że tak to powiem. Tutaj też dwie. I pytanie, tak przy okazji sobie będziemy rozmawiać na ten temat. Czy taka dioda mogłaby powodować brak obrazu w monitorze LCD? Jakieś problemy z zaświeceniem się przy włączeniem obrazu i tak dalej? Z tego co się dowiedziałem, tutaj też jest jedna. I to będzie już dioda, która tu jest 10, 20, raz, 2, 3, 23. Dioda 23 i 16 są takie, że świeci tylko jedna dioda w środku. Po lewej i po prawej stronie są dwie diody. Tutaj 23 świeci po prawej stronie dioda, która jest jedna z dwóch, a w 16 świeciła po lewej. Tu dwie świecą. Tutaj też dwie, sprawna. Czyli mamy już dwie diody, które są w jakimś tam stopniu uszkodzone. Tu też dwie świecą diody w środku. Bardzo jasne są te diody. To jest na 2,8 napięcia, ale mówię wam. Tutaj też dwie. Tu też dwie. Są ogólnie fajne płytki na AliExpressie, które można podłączyć do takiej listwy LED. Nawet z listwami LED są. Ale to mówię, ale nie, to zostawię na sam koniec. Taki bonusik, coś wam pokażę jeszcze. Na razie lecimy z tymi diodami LED z Benka 24 cale, Full HD monitora. Tutaj też dioda się świeci, jest sprawna. Tu też dwie komórki w środku się świecą. Tu też dwie. Dwie. To jest chyba taki najprostszy sposób sprawdzania diod LED na takim pasku. I tu przydał się zasilacz taki warsztatowy, laboratoryjny, gdzie by miał regulowaną moc. I mamy kolejną diodę, która jest jedna, tylko się świeci. To jest już 41, 42. Czyli trzecia dioda już, która
ma jedną komórkę tylko. Tu się świeci po lewej stronie, bo w jednej diodzie są dwie, właśnie tak jak mówiłem, tak jakby żaróweczki, powiedzmy to. No i tutaj w 42 świeci jedna po lewej stronie, czyli trzy już mamy jakby takie podejrzane. No i ostatnia. Tutaj też dwie świecą, chociaż widać, jak się tak przyjrzy dokładniej, że po prawej mocniej świeci, po lewej słabiej. A to minimalnie. Także mamy trzy diody, które świecą tylko z jedną taką jakby w środku diodą. No i dobra, teraz zobaczmy sobie takie coś. A zobaczę, jak dam teraz na maksimum tego regulatora napięcia, tutaj co dałem. Aha, bo teraz muszę tutaj położyć, dobra. Teraz podkręciłem go na maksa w prawo. I zobaczmy sobie 42, 41, 42, jak zaświeci. Nie patrzę się, bo to będzie mocno. No. Widzicie, to jest ta z jedną tylko tą diodą w środku. Kurde, oczy mnie już. Tu jest następna. Można śmiało na 2,8 napięcia sprawdzać te diody. I teraz taki teścik. Popatrzcie, 2,8 napięcie. Idzie tutaj z zasilacza 19,5 V Dela. Chyba 3,34 A ma maksymalnie. No ale tutaj jak moc sobie zmniejszę, to nie powinienem popalić tych diod na napięciu 2,8 V. I patrzcie teraz taki motyw. Teraz ten drugi pin, o którym mówiłem, aż nie widzę, bo już mnie oślepiło trochę. Dobra, zrobię inaczej. Przypnę się do pierwszej diody, do minusa, tutaj po lewej stronie. Patrzcie, lecę dwie diody. Pierwsza świeci. Jak nacisnę drugą, patrzcie, już się nie zapalają te dwie diody. Dlaczego? Za małe napięcie. No to podwyższmy troszeczkę. 2,8, dajmy 5 V. Zobaczycie, co się będzie działo w ogóle z tamtą. Kurde, jakby tu był lepszy ten potencjometr. Ja nawet nie widzę teraz, bo mnie oślepiło. 4, 6. Ok. Dobra, niech będzie te 5,4 V. 5,4 V. Pierwsza dioda. Jak wiemy, sekcja jest tych diod połączonych od 1 do 11. No i zobaczcie, zrobimy taki eksperyment teraz. Ja sobie tu przypnę, daję na 11 diodzie tą, nie pali się nic. 10, schodzę w dół, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dopiero na napięciu 5,4 V świecą mi dwie diody, jak daję na trzecią. Jakby już nie miało mocy, żeby zapalić trzy diody. No to teraz skoczmy sobie na 10 V. 6. Widzicie to? Widzicie, dobra. 6 V, 7. Masakra jest ten potencjometr tutaj w tym. To rozwiązanie jest tak durne, żebym wolał go wymienić na normalny jakiś potencjometr, który mógłbym kręcić, tylko wiecie, to jest tutaj bardzo dokładnie, nie? Taki potencjometr, powiedzmy, do bardzo dokładnej regulacji. Dobra, teraz mamy 10 V. Na maksa jest odkręcony regulator. I znowu dajemy 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Dopiero przy piątej ledwo co się świecą
Te diody. Nawet tego nie widać chyba na tym. Na kamerce. Teraz powinno na czwartej dopiero załapać. Słuchajcie, ledwo co tam załapały na czterech. Widzę, że się pierwsza sieci, trzecia i czwarta tak samo, druga trochę słabiej. Czyli tak jakby druga miała, nie wiem, już była troszeczkę bardziej zużyta w ten sposób. Tak to można. Teraz jak dam na 3, o kurde. Na 3 już na 10 V łapie. Także dajemy sobie na 15 V. 15 V. I na 15 V sobie to jest i tak za mało. Znaczy się, powiem wam tak. Podejrzewam, że żeby zapalić taką jedną sekcję. Dobra, 15,5 V. Żeby zapalić jedną sekcję od 1 do 11 jest potrzebne przynajmniej 20, jak nie więcej volt. Tak to sobie rozkminiam. Bo na 15 V lecimy od 11, czyli tej całej sekcji. Nie świecą się 10, 9, 8, 7. Dopiero na 15,5 V siódma dioda. Coś tam reaguje. Świecą się tylko 3 diody. To jest w ogóle ciekawe. Nawet chyba widzicie. 3 tylko diody. Czyli teraz na szóstą, jak zajdę, powinny się zapalić więcej. No, teraz się świeci 6 całych 15,5 V. To zobaczcie, ile musi 15,5, a jest dopiero szósta, na której jakoś one świecą. Także do 11 mamy jeszcze praktycznie połowę. Także ja nie wiem, tu chyba albo idzie do 30 V na jedną taką linię od 1 do 11. I to nie wiadomo jeszcze, ile amper leci. Nie mam po prostu jakiejś datasheetu do połączenia tej płytki z bęka. Czyli widzicie. Szósta, sześć świeci, pięć teraz już będzie mocno świecić na pewno. No, 15,5 V dopiero na pięciu diodach świeci to mocno. I teraz, żeby sprawdzić sobie następną sekcję, czyli od 12, tak, od 12, czyli 10, 11, 12, daje minus, daje 5, 6. 6 świeci tu. 7. 7 już ledwo co łapie. 6 zapala się. Tak słabo w miarę. 5. Mocno. Czyli mamy taki wynik. 15,5 V. 5 diod. Dopiero się świecą. Jakbym teraz chciał 21, 22, 23. O kurde, dobra. 23, 6, 7 już nie. 6 diod się zapala, ale to tak słabo świecą. Dopiero 5 diod. Dobra, powiem wam tak. Teścik zrobiony. 15,5 V starcza ledwo na 5 diod, żeby tak mocno świeciły. Dosyć. I teraz pokażę wam coś jeszcze ciekawego. Zastanawiam się, czy nie zamówić takiego czegoś na AliExpressie. Wiecie co? Może jeszcze wam tego nie pokażę. Ja zrobię na chwilę pauzę, tylko sobie to odłączę, żeby nie porobić zwarcia nigdzie. Czyli widzieliśmy test na takim pasku LED 44 diody, chyba tak? 40 raz, 2, 3, 4. 44 diody od bęka 24 cale. 3 diody są podejrzane, które świeciły tylko z jedną komórką w środku. Dobra, robię pauzę i coś wam pokazuję dalej. Dobra, słuchajcie, to jest ten bonus taki na koniec. To są świetlówki. Już nie diody LED, ale świetlówki z monitora Della. Chyba 17 cali, czy tam 15. Taki kwadratowy monitorek.
kosztujący sprawny na Oliksie, nie wiem, z 50 zł. I powiem wam, takie świetlóweczki dwie. Świetna sprawa, ponieważ można je fajnie by zamontować do biureczka gdzieś. Załóżmy gdzieś tutaj z boku albo pod spodem i sobie włączać oświetlenie, na przykład w nocy jakimś przyciskiem z boku czy coś, biurka. Takie świetlówki, one są na 100% sprawne, bo to ze sprawnego monitora rozebrałem cały na części. I powiem wam, na AliExpressie, teraz zrobię pauzę, tylko przełączę się na Firefoxa, pokażę wam, jakie są zarąbiste fajne moduły, które mogłyby zasilić taką świetlówkę. Bo tym zasilaczem, co testowałem, diody LED, nie zasila tego. Chwila, jeszcze coś tylko wtrącę. Chyba, żebym tą płytkę z monitora wyciągnął, która daje tutaj zasilanie na te świetlówki. Ale nie, to idzie z płyty. Tutaj zasilanie idzie z płyty głównej, tam gdzie jest 220. Także nie zrobię tego jakoś tak, jakbym chciał, tak jak myślałem. Słuchajcie, przełączyłem się teraz na Firefoxa. Pokażę wam, że są takie uniwersalny falownik TCFL, laptop LCD monitor 4, lampa 10-29 V. Czyli sporo dosyć, nawet do 20 V dochodzi napięcie, żeby taką lampę TCFL zasilić. No, diody LED też podejrzewam, że są o wiele bardziej prądożerne niż tam, co im przed chwilą dałem. No, 16 zł kosztuje taki zestawik, dzięki któremu mógłbym podłączyć sobie tutaj to CCFL. Zobaczmy sobie, jak to wygląda z ciekawości. Aha, tu jest wejście chyba napięcia, jakie dajemy i potem tam wychodzi na ile? Na raz, dwa, trzy, cztery aż? Wow, nieźle. Na cztery. Cztery. Tak? Nie. Jedna to są dwie. Czyli dwie. Widzicie? Podłączamy jedną świetlówkę CCFL i po drugiej stronie drugą CCFL. I wtedy tutaj mamy zasilanie czarny, czerwony, biały, żółty. W ogóle jakiś tutaj jest schemat, żeby jakoś zasilanie podłączyć. No pisze tam niby 10, 29 V, tak? No ale widzicie, taką świetlówkę musiałbym. Jedna jest tutaj wtyczka większa i mniejsza. Jeżeli sobie spojrzę na moją świetlówkę, to dwie są chyba takie same. Także to już by chyba nie pasowało do mnie za bardzo. Aha, komentarze. No nie ma za bardzo ten. 10-30 V. Zobaczmy sobie. Praktycznie większość jest z bardzo podobnych. Za 7 zł. Aż mi się wierzyć, jak za 7 zł tak tanio. Kurczę, poeksperymentowałbym jeszcze z płytą zasilającą od tego monitora, czy w ogóle by się coś włączyło, ale chyba podejrzewam, że nie. Bo tu musi mieć jakiś komunikat, żeby włączyć jakby podświetlenie. Jeszcze mamy tutaj nawet jeden VCC, VCC, on-off, adjust. No widzicie, jest na trzecim pinie włączanie, wyłączanie takiej świetlówki. Czwarty to jest adjust, czyli regulacja jasności. 5, 6, GND. Interesujące linii. Czerwona linia wejście, żółta linia przełącznik, regulacja jasności. Aha, czarny drut ziemi, czyli GND. No i już rozkminiliśmy sobie mniej więcej zasilanie tej płytki.
Czyli tutaj na tym piątym, czwartym adiust musi być jakiś potencjometr. Na tej płytce mi się zdaje. Tutaj są? Nie, to nie są potencjometry. Właśnie jak to się reguluje, nie? Powinny być gdzieś jakieś potencjometry na tej płytce, ale nie widzę, szczerze wam powiem. No, niech ktoś spróbuje to rozkminić. Tu jest trochę lepsze zdjęcie. Gdzie tu jest jakiś potencjometr, który by regulował tą jasność? O, jest nawet zdjęcie pokazane, jak jest podłączone. Ha! Dobra rozkmina. Być może ta wersja. Trzeba jakoś potencjometr podpiąć pod ten pin. No, nie powiem wam szczerze, bo jeszcze tak mocno się nie zagłębiłem. Dobra, słuchajcie, jeszcze wam coś chciałem pokazać. Są jeszcze do pasków LED, takich jak ja na przykład wam pokazywałem wcześniej. Ale patrzcie, jakie już to jest drogie, prawie 50 zł. I tutaj już mamy wyjście pod taką tą 4T, ja mam ile? 6. Tu jest oświetlenia LED 11 CC. Chwileczkę muszę wskoczyć za potrzebą w jedno miejsce i zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Także rozkminiamy sobie troszeczkę to na AliExpressie. Jeżeli chodzi o zasilanie taki tej, to potrzeba kupić taki cały zestaw za 36 zł, żeby sobie zrobić jakieś tam oświetlenie. Zdjęcie pokazane. Fajnie to działa. Nie powiem. I tutaj jak jest zasilanie? Wysoka jasność do 700 nitów. No to jest strasznie jasne, aż razie. Wejście 9,25 V. 24 inny rozmiar do 20 do monitora i do laptopa. A teraz zobaczmy sobie 24 cali monitor. Długość prawie. No, to już jest długie. 24 cale. Tylko to jest chyba od góry, nie od boku. Bo to jest długie, 540 mm, czyli prawie 55 cm. Tu są dwie, górna i dolna. Widzicie, a w bęku tylko było po lewej stronie od monitora. Przez co była krótsza. No i tutaj co? Mamy zasilanie 10-30 V już. 100 regulowane 50 LED zestaw, aktualizację 24 cal CCL monitor, LCD podświetlenie, ok. Dobra, tu jest GND. Jeśli twój monitor używa falownika, to ten zestaw zastępuje inwerter. Aby podłączyć go do płyty sterowniczej. Jeśli twój monitor to wysokonapięciowa zintegrowana płyta zasilająca, czyli tak jak w przypadku tej tutaj CCFL lampy, co wam teraz pokazywałem. Nie to. Chwila, bo muszę to przeczytać, bo to jest ciekawe. Zasilające to płyta zasilania z napięciem, znajdź 12 V pojemność, a następnie odłącz zasilanie. Użyj multimetru, aby znaleźć i 12 V pojemność, odłączyć oryginalne połączenie. Zacisk ujemny, płyta otrzymała 3 linie. 12 on GND. Ej, słuchajcie, to już chyba rozumiem, jak te diody LED powinienem włączać mniej więcej.
Ale to musiałbym kabel podłączyć od tego. I teraz tak, 12 V falownika łączy się z dodatnim 12 V elektronicznym z napięciem Higgs, płyta zasilająca GND z elektrodą ujemną. No okej, okay. On connect z włączaniem, włączaniem. Kurde. Na włączenie, wyłączenie. Can be cute. Two LED of one group. Właśnie coś takiego mówiłem. Tylko u mnie jest. Ile, jak jest 11 na jednym tym, to bym mógł po 5 zrobić sobie. Albo po 3, czyli to by było 3. 6, 9 i dwie by zostały. No, po 3 mogłem też ściąć. To jest fajne. VIN, ENA, DIM, GND. No, fajne są takie diody z odzysku monitorów. Nie ma co, można je wykorzystać bardzo fajnie do jakiegoś takiego oświetlenia. Dobra, słuchajcie. To chyba by było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że spodobało się. Jeżeli macie jakieś doświadczenia z takimi zabawami z LEDami, podłączaniem, to napiszcie w komentarzu. Z chęcią poczytam coś ciekawego. No i. Aha, nie przełączyłem się. No i zastanawiam się, jak to wykorzystać. To musiałbym właśnie albo jakoś pokombinować z płytą od monitora, lub zamówić na AliExpressie takie gotowe już płytki, które by mi to obsłużyły bez problemu, i wtedy można sobie to fajnie. Nie wiem, mówię. Do biurka, gdzieś przy łóżku, pod łóżkiem, nawet pod łóżkiem. Nieraz jak w nocy gdzieś coś stajemy, tylko taki pstryczek mieć koło głowy, zamontowany, sprytnie jakoś cable management ogarnięty. No i takie świetlówki. Oczywiście, jeżeli chodzi o łóżko, to widziałem takie rozwiązania, że głowa boli, że cała chata się świeci, jak choinka. Ale takie proste jakieś rozwiązanie, żeby sobie podświetlić w nocy wstawanie bardzo szybko, albo przy czytaniu nawet książki gdzieś zamontować. No jedną pod spodem, załóżmy, drugą gdzieś na koło głowy. Tak, żeby jeszcze móc sobie regulować jasność właśnie tego. No i można się fajnie bawić. Nie mówię, że nie. Dobra, to by było na tyle. Jeżeli coś pominąłem, to serdecznie przepraszam, ale chyba większość rzeczy, które chciałem wam pokazać z tymi diodami LED i świetlówkami, bo to jest coś innego już, pokazałem wam, także pozdrawiam i miłej soboty.